sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość nadania medali za zasługi dla obronności kraju rodzicom, których co najmniej 3 synów służyło w wojsku. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość jest dla znaczących gości, jakimi są na sali rodzice żołnierzy, synów, którzy służyli w wojsku. I chciałbym bardzo serdecznie Państwa powitać jako najważniejszych gości na dzisiejszej uroczystości. Witam serdecznie. W dniu dzisiejszym otrzymacie Państwo srebrne medale, odznaczenie wojskowe przyznawane przez ministra obrony narodowej rodzicom, których co najmniej 3 dzieci wzorowo i ofiarnie pełniło służbę wojskową w Wojsku Polskim. W tym miejscu pragnę wyrazić słowa uznania dla Państwa za wkład i trud włożony w wychowanie dzieci. Polska historia jest dowodem na to, że to właśnie rodzina jest pierwszą szkołą patriotyzmu i że to ona decyduje o trwaniu narodu, tradycji i kultury tego narodu. W rodzinie dziecko uczy się umiłowania do ojczyzny, wychowania w duchu patriotycznym, które jest bardzo ważnym zadaniem rodziny, szkoły i kościoła, zwłaszcza w dobie dzisiejszej globalizacji. Dzięki przykładnej postawie rodzicielskiej zakorzenione zostało w Waszych synach poczucie odpowiedzialności za przyszłość naszej ojczyzny, naszego kraju. To dzięki Państwa poświęceniu, wyrzeczeniom, nieprzespanym nocą i ciężkiej pracy Wojsko Polskie ma tylu wspaniałych żołnierzy. To Państwo dzieliliście obowiązki służbowe z ciężką pracą w gospodarstwie, z obowiązkami domowymi i rodzinnymi. Pomimo wielu zajęć pamiętaliście Państwo, jak istotne jest wychowanie patriotyczne, wpajanie etycznych wartości oraz kształtowanie cnót obywatelskich, w których przejawia się troska o ojczyznę i jej losy. Wśród tych cnót wymienić należy zwłaszcza ofiarność, wierność, pracowitość, służbę dla Państwa, wypełnianie obowiązków obywatelskich oraz poczucie dumy narodowej i szacunek dla symboli ojczyzny. Wzorowa i ofiarna postawa Państwa dzieci w służbie dla ojczyzny jest jego najlepszym przykładem, a trud włożony w ich nienaganne wychowanie wzorem godnym naśladowania. Niech te medale, choć w części, będą nagrodą za Państwa poświęcenie, mówił starosta powiatu do rodziców żołnierzy. Niech to wyróżnienie będzie dla Państwa dumą i szczerą radością. Za cały trud wychowania, wspaniałą obywatelską postawę wszystkim Państwu serdecznie gratuluję. Życzę dobrego zdrowia, satysfakcji, a także wszelkiej pomyślności. Medale przyznane przez ministra obrony narodowej wręczyli wojskowy komendant uzupełnień i starosta powiatu. Odznaczeni pochodzą z terenu gmin Błażowa, Boguchwała, Sokołów Małopolski, Głogów, Chmielnik, Dynów, Chyżne, Krasne, Świlcza, Lubenia i Trzebomisko.